poniedziałkowe popołudnie ostrudcy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w Lubajnach. Palił się tam budynek produkcyjno-magazynowy, w którym wytwarzany jest pelet. Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku produkcyjno-magazynowego z przybudowanym budynkiem gospodarczym. W obiekcie prowadzona była produkcja peletu. Na miejsce zostało zadysponowanych łącznie 9 zastępów Straży Pożarnej, zarówno z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejscu łącznie działało 38 strażaków. Przed ich dojazdem pracownicy zakładu sami próbowali ugasić pożar, jednak nie przyniosło to rezultatu. Strażacy, którzy dotarli na miejsce zgaszenia, zastali rozwinięty już pożar. Natomiast dzięki sprawnym działaniom gaśniczym udało się ten pożar sprawnie zgasić, ale też ograniczyć do minimum straty. Podczas akcji podawane były 4 prądy gaśnicze, a strażacy ze względu na zadymienie pracowali w aparatach ochrony układu oddechowego. Działania łącznie trwały ponad 4 godziny. Pozostaje cieszyć się, że nikomu nic się nie stało, a dzięki sprawnym działaniom strażaków udało się ograniczyć straty.